Dzisiaj mamy niedzielę, 30 maja, lot numer 5 w miejscowości Gostyń Gola, odległość 375 km gdzieś do mnie, gąbki wystartowały 5.50, no pogoda jaka, no pogoda tutaj pod chmurką, wiatr taki no północno-zachodni, no zobaczymy no, na razie tutaj no, najgorzej tutaj te 60 km, 70 tutaj, bo reszta tam trasy w miarę dobra. Także no, będziemy widzieć. Ja zakoszowałem swoje gąbki, chyba 82 gołębie. Także no, będziemy oczekiwać. No cóż jeszcze, kilka słów do tamtej niedzieli. 29 w konkursie. Miałem drugiego gołębia w oddziele. No i także no, coś brakuje, no ale no trudno. Takie to jest lotowanie nieraz i tak to się wszystko dzieje. Także no zobaczymy, jak się pokażą pierwsze gąbki, to będziemy. Pierwsza gąbka, roczna samiczka. Ale się wystraszyła. Będzie drugi albo jasło. Będzie zdrowy. No idzie. Idzie trzeci od schodu. Tu idzie. Siadę, bo się nie wystraszy. Idzie tutaj ładnie siano, składa się, tak. Grzeczna. Też się nie odbił. Ta jest dziesiątki, na Kasia jest. Kasia, żeby w ostatniej chwili do serii. O, tam tak fajnie siadają, nie? Tam ładnie umie. Dobrego. To jest seryjna. Idź, idź. Tak powinny zachodzić właśnie z kierunku. Używaj. Tu jest. Tu jest, no. Każda sztuka jest ważna też. No idź. Yeah.
jaki miał ogon mokry? Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. A dorobka też tam w spodku dwa gołów. Dwa, tylko dwa, dwa teraz. Ubił go? No jest, jest, no. Jodzie na to. Ale pierdalać. Do.
Ty, wiesz jak chuj się nic tu wiesz co zrobił? No. Przeszedł chuj do tego. No, lot dobiega końca. Pierwszy gołąbek się zameldował o godzinie 10.16, także leciał 4 godziny 26 minut pierwszy gołąbek. No co, no lot jednak niby z wiatrem, ale trudny, bo na dolocie opady deszczu. Także no siódemkę też się biło dopiero 9 minut. No ale po prostu tak to się wszystko poukładało. Mamy na tą chwilę 54 gołębie, jeszcze kilkanaście gołąbków brakuje. No ale co, no teraz się chmury podniosą, może jakoś myślę, że podchodzą. Idzie następny gołąbek teraz i przyszła ta moja wspaniała asica właśnie. 37,73 to jest wspaniała samita gołąbek. Tak. O, super, że ona jest. Super, także no co, życzę wszystkim miłej niedzieli, no i dobrych lotów i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego lotów.